Ten 25 czerwca był piękny, słoneczny dzień. Ten piękny dzień przerodził się w późniejszy dramat, który trwa do dzisiaj. Zakłady metalowe w Radomiu. To tu 36 lat temu rozpoczął się jeden z największych protestów robotniczych w Polsce. W czerwcu 1976, a nawet wcześniej, postanowiono urynkowić ceny żywności. Moment został z punktu widzenia władz wybrany dobrze. Wiadomo, że to takie napięcie społeczne, jeżeli chodzi o ceny, jest najwyższe w okresach przedświątecznych. A więc było już po świętach wielkanocnych, było daleko do świąt Bożego Narodzenia. Władze mogły liczyć na to, że te podwyżki zostaną przyjęte spokojnie. I chociaż obawiano się pewnych protestów, nie zdawano sobie sprawy z tego, że one będą tak silne. To kobiety na wydziale P6 zakładów metalowych nie podjęły pracy, bo one przyszły do zakładu i zaczęły rozmawiać o tym, jak wzrosną koszty utrzymania domu. A podwyżki były naprawdę bardzo radykalne. Mięso i wędliny skok o 70%, nawet te najbardziej luksusowe o ponad 100%. Ryż 150%, cukier 50%, masło i sery też 50%. Więc były to podwyżki naprawdę bardzo silnie uderzające w każde gospodarstwo domowe i właściwie pytanie o to, dlaczego nagle taka bomba spada na tą krainę wszelkiej pomyślności, jaką miała być Polska, na to pytanie starano się odpowiedzieć, przerywając pracę i idąc pod Komitet Wojewódzki PZPR. W tym czasie pracowałem w Radomskiej Wytwórni Telefonów. Ten dzień zapamiętałem, szczególnie go zapamiętałem, w taki sposób, że w tym dniu do pracy szedłem na drugą zmianę. Wszystko się odbywało już, znaczy się całe strajki, przemarsz, wszystko rozpoczęło się w zakładach metalowych. Z zakładów metalowych wyszli i szli do poszczególnych zakładów. No i zaczęliśmy jeździć po zakładach pracy, do WCZ-u, do zakładów mięsnych, do zrębu. Wyłączaliśmy niektórym maszyny, bo zaczęli nas straszyć. Jedni chcieli, drudzy się bali. I tych ludzi zaczęliśmy namawiać, krzyczeliśmy, chodźcie z nami, chodźcie z nami. No i ludzie szli. No. Robił nam się z grupki, przypuśćmy 300 osób, przerodziło się to w kilka tysięcy osób. Później w końcowym fazie pod komitetem na 1 maja. Oczekiwaliśmy tutaj na odpowiedź przedstawicieli aparatu partyjnego, którzy no, szukali również pomocy w czynnikach najwyższych, a najwyższe władze partyjne powiedziały, że wycofania z tych podwyżek nie ma. Po co żeście tu przyszli? Wracajcie do swoich zakładów. Tam trwają konsultacje, tam zgłaszajcie swoje postulaty. Ktoś krzyknął, że zostaliśmy oszukani. Wtedy ludzie się zerwali, no i wie pan jak to jest. Ludzie podburzeni zaczęli, no wie pan, każdy człowiek oszukany inaczej reaguje i zaczęło się. Wtedy wtargnęliśmy już do komitetu. Zaczęliśmy ich szukać, ludzie zaczęli latać po pokojach, po tych, jedni do kantyny, zobaczyli tam ten dobrobyt, zobaczyli pokoje sekretarzy tych ówczesnych ludzi, tych partyjnych, jak oni sobie żyli, a jak żyła klasa robotnicza. Głowę! 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 Głowę!
i tam już dostałem kilkanaście pał. Przeprowadzono mnie do komendy. W komendzie tam już, ale na placu komendy, gdy mnie prowadzono, już utworzono taki mini szereg. Jeszcze w tym czasie nie wiadomo było, że to jest w ogóle, że to są w ogóle przyszłe ścieżki zdrowia. Ale to już szykowało się to właśnie. I dostałem już też takich parę ładnych pał. Nie patrzyli milicjanci, po czym biją? A skąd? Nie patrzyli, tam równo bili głowa, ręce, nogi, wszystko tam było bite, tam nie było przeproś. Radomski Czerwiec zmienił życie wielu osobom, dlatego wszystkim uczestnikom należy się nasza pamięć oraz szacunek. Nie mogę powiedzieć słowa, łzy lecą, koniec, już mnie bierze. Za duża krzywda była wyrządzona.